Pani marszałek, Wysoka Izbo, historia nie jest czarno-biała. Hybrydowa wojna domowa na Śląsku, powstania śląskie albo wojna polsko-niemiecka. Tutaj nazewnictwo zależy od perspektywy, ale także od historii rodzinnych i od przodków. Historia śląska jest wieloaspektowa, zwłaszcza w kontekście wydarzeń 1921 roku. I często ta centralistyczna narracja historyczna nie idzie w parze z prawdą historyczną. Dlatego pytam, czy państwo rozmawialiście z rodzinami Ślązaków, którzy walczyli po drugiej stronie, albo tymi, którzy marzyli autonomii regionu śląskiego? Czy przeczytaliście może książkę Powstania Śląskie 1920-21, Nieznana wojna polsko-niemiecka profesora Kaczmarka? To, co dla jednych będzie uhonorowaniem, dla innych będzie smutkiem, tragedią, sumieniem podziałów pomiędzy rodzinami, miastami, wioskami, a często także domami. Historia mimo czarno-biało. I nie ma naszej zgody, żeby miała taką czarno-białą wyraz. Dziękuję, pani Dlatego poseł. Prosimy pana prezydenta o jedną rzecz. O uznanie śląskiego za język pani regionalny. Pani poseł, dziękuję bardzo.